Witam was w mojej nowej serii na kanale Tradaj pod tytułem Top 3 każdego klubu. Jeśli ktoś z was nie wie, na czym ona polega, no to już tłumaczę, chociaż większość z was raczej wie, na czym ona polega, no bo jest już naprawdę połowa chyba tej serii. No ale jeśli ktoś nie wie, na czym ona polega, no to już tłumaczę. Omawiam w niej top 3 najlepszych zawodników danego klubu po rundzie jesiennej według mnie, top 3 najlepszych spotkań danego klubu po rundzie jesiennej według mnie oraz top 3 najgorszych spotkań danego klubu również po rundzie jesiennej, również oczywiście według mnie. Dziś biorę pod lupę drugi zespół z Poznania, czyli Wartę, czyli klub, który dość mocno zawodzi, jeśli chodzi o ten sezon, porównując ten oczywiście z poprzednim, bo w poprzednim sezonie warciarze byli naprawdę sporą rewelacją i otarli się, naprawdę blisko byli tych europejskich pucharów. Zresztą nie tylko sama pozycja w tabeli Warty Poznań była imponująca, no bo nawet ich styl gry był rewelacyjny. Bo jak sobie chociażby przypomnę tą asystę Trałki na Krakowi, no to aż przyjemnie dla oczu się robi i dla wyobraźni. No ale w tym sezonie Warta kojarzy mi się naprawdę z bardzo słabymi spotkaniami i z naprawdę bardzo słabą prezencją. Zresztą bardzo mało zwycięstw, jeśli chodzi o ten klub w tym sezonie. Ponadto część z nich była też rozegrana w naprawdę takim nieprzyjemnym dla oka stylu, mam wrażenie. Ponadto większość meczów Warty w tym sezonie była po prostu nudna i trudno było je oglądać z takim zapałem i zachwytem. No bo ja też wychodzę często z założenia, że jeśli są mecze nudne na dużych obiektach, gdzie jest bardzo dużo ludzi, ich nie ogląda się aż tak źle jak chociażby właśnie meczów Warty Poznań domowych, na których jest czasami bardzo mało ludzi na trybunach. Dlatego jeśli mam być szczery, wydaje mi się, że dla obiektywnego widza, takiego postronnego, oglądanie i zachwycanie się meczami Warty Poznań jest trudnym zadaniem. Chociaż nie jest jednak aż tak czarno-biało, no bo jednak warciarze nie są na ostatnim miejscu w tabeli, a nawet na nie przedostatnim, a przedostatnim. Z wydaje mi się realną stratą punktową do wyjścia ze strefy spadkowej. I wydaje mi się, że gdyby Zieloni grali na własnym obiekcie w ogródku na Wildzie, na którym zresztą nie będę ukrywał, byłem na meczu w 2018 roku w drugiej lidze przeciwko Gryfowi Wejherowo, to wydaje mi się, że odbiór tego klubu byłby znacznie atrakcyjniejszy. No bo tak, to naprawdę trudno jest się utożsamiać z klubem, który gra na wyjeździe praktycznie cały czas. No ale też nie jest aż tak źle, no bo jak zresztą sami zaraz się przekonacie, wyróżniłem top 3 najlepszych zawodników tego klubu oraz top 3 spoko spotkań. No ale przejdźmy najpierw do piłkarzy. Przede wszystkim chciałbym wyróżnić zawodnika, który miał największy statystyczny wpływ na zespół Warty, czyli najlepszego strzelca tego zespołu w postaci Adama Zrelaka. Strzelił on 5 bramek oraz raz asystował i może nie są to statystyki, no takie zapierające dech w piersiach na tle ekstraklasy. Natomiast warto zaznaczyć, że piłkarz ten trafiał do siatki często w kluczowych momentach. I to dzięki jego golom często warciarze zdobywali jakiekolwiek punkty w meczach. Ale też nie chcę mówić w jakich, bo dopiero będę mówił o tym w następnych fragmentach tego filmu. I nie chcę już w sumie psuć zabawy. No oczywiście nie był to wybitny napastnik, no bo przez dłuższy czas tego sezonu mówiło się, że jest to jednak piłkarz, który się dość mocno zaciął. No ale jak na standardy Warty Poznań, w której praktycznie niewielu piłkarzy się wyróżnia na plus, no to jest to naprawdę spory wyczyn. Szczególnie, że zespół ten no nie stwarza sobie średnio dużo sytuacji na jedno spotkanie, więc wyróżnienie najlepszego strzelca tego klubu wydaje mi się jest jak najbardziej uzasadnionym. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić i nie będzie to o dziwo zawodnik z ofensywy, był Jan Grzesik, czyli piłkarz, który był takim naprawdę pozytywnym objawieniem tej rundy, chociaż wydaje mi się, że ta poprzednia w jego wykonaniu była znacznie lepsza, no to w tej był naprawdę fajny. Jako jeden z nielicznych często prowadzą naprawdę fajne ofensywne ożywienie w grze. Pamiętam jego starcie chociażby w derbach Wielkopolski, w derbach Poznania z Lechem Poznań wyjazdowym. I tam wówczas był jednym z tych zawodników, który naprawdę sporo dawał od siebie. Trafił też zresztą kilka razy w tym sezonie do siatki, jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba 2. Ze Śląskiem Wrocław i Górnikiem Łęczna na wyjeździe. Także wydaje mi się, że ten zawodnik naprawdę wprowadza fajną świeżość ofensywną, ale też taką... On jest, wydaje mi się, bardzo miłym człowiekiem. Nie wiem, czy też macie takie przeświadczenie, natomiast mam wrażenie, że ten zawodnik ma taką miłą aurę wokół siebie. Zawsze gdzieś się tam zaśmieje po jakiejś akcji stykowej, zawsze kogoś tam klepnie, odpuści. Także wydaje mi się, że Jan Grzesik powinien się tu znaleźć. No i trzecim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, no będzie to, wydaje mi się, dość spora kontrowersja z mojej strony, natomiast, kurczę, no... Piłkarz ten no nie był aż tak liczbowy w tym sezonie, nie był aż tak efektowny. Raczej miał długie pasy meczów, w których niewiele wnosił, natomiast za jedno spotkanie ten piłkarz mnie zauroczył. Mowa tutaj oczywiście o Belgu w postaci Milana Koryna. No bo przede wszystkim ten mecz z Górnikiem Łęczna wyjazdowy w jego wykonaniu był po prostu świetny. I tak naprawdę po obejrzeniu go w tamtych zawodach
dostrzegłem w tym zawodniku naprawdę fantastyczny potencjał, który no momentami, tak jak mówię, w tym sezonie był później nieco niepokazywany, natomiast no ja nadal wierzę. Dwa gole i asysta i naprawdę taka fajna, luźna, ofensywna gra. Wiadomo, że może wówczas Górnik Łęczna nie był jakimś ultra świetnym zespołem w defensywie, natomiast aktualnie jest to zespół, który jest wyżej nad Warciarzami w tabeli. Także uważam, że pominięcie Milana Koryna byłoby przede wszystkim bolesne dla mnie, bo ja naprawdę bardzo lubię tego zawodnika. Jest to moje top 3 zawodników, którzy są dobrzy w mojej ocenie lub tacy, którzy mają potencjał lub są niedoceniani. Więc proszę, zrozumcie mnie, a jeśli wasz zawodnik ulubiony się tutaj nie znalazł, no to powiedzcie mi jaki, bo jestem serio ciekawy. Także zapraszam was również do dzielenia się swoim top 3 w komentarzach. I teraz przejdźmy do top 3 najlepszych spotkań Warty w tej rundzie. No nie będę ukrywał, nie było tego dużo, ale mimo to były to na tyle wyraźne spotkania, że nie było trudno wytypować tej trójki. Przede wszystkim oczywiście wcześniej przeze mnie wspomniane zwycięstwo wyjazdowe na Łęcznej z Górnikiem. No kurczę no, wówczas jeszcze wydawało się, że ta Warta Poznań z tego sezonu to jest bardziej taka Warta Poznań z poprzedniego sezonu, bo był to dopiero początek rozgrywek i Warciarze naprawdę fajnie prezentowali się w tych dotychczasowych meczach. Potem dopiero przychodziły te zniżki formy i porażki z naprawdę słabymi zespołami. Natomiast tamto starcie w Łęcznej było po prostu genialne, bo Zieloni wykorzystywali w sposób stuprocentowy jakiekolwiek potknięcia i błędy zespołu gospodarzy. Pamiętam, że bodajże Midzierski z Górnika Łęczna popełnił katastrofalny błąd, tracąc piłkę pod własną bramką, dzięki czemu Koryn trafił do sieci. No pamiętam zresztą, że omawiałem te zawody na kanale, gdzieś tutaj będzie odnośnik i chyba nawet nazwałem ten film mój ulubiony mecz Ekstraklasy 2. Także kurczę, jeśli był to mój ulubiony mecz Ekstraklasy 2, no to nie mogło go tutaj zabraknąć. I ogólnie był to chyba najlepszy mecz Warty Poznań w tym sezonie, jaki pamiętam. Bo później oczywiście również zdarzały się zwycięstwa, natomiast nie aż tak efektowne. Bo drugim starciem, które tutaj wyróżnię, było zwycięstwo w Gliwicach z Piastem 1-0. No i co by nie mówić, no tamte zawody były po prostu bardzo trudne w oglądaniu. I tamte zawody obejrzałem w całości, uwierzcie mi, że w całości. No i powiem tak, no może mniej powinno się ganić Wartę Poznań za tamte zawody, no bo jednak wygrała i zagrała w sposób, wydaje mi się, przemyślany. A bardziej Piasta Gliwice powinno się ganić, no bo dostosował się poziomem do Poznania. A dlaczego uważam, że dostosował się poziomem do Poznania? No bo później, w późniejszych fragmentach tego sezonu, Warciarze mieli bardzo podobne spotkania, jak chociażby wyjazdowe z Pogonią Szczecin, która u siebie w tym sezonie jest przegenialnym klubem, a w starciu z Warciarzami u siebie no zagrali zupełnie inaczej, zagrali bardzo słabo. I ostatecznie rzutem na taśmę po golu Trianta Filopoulosa udało im się zremisować, natomiast Gliwiczanom no nie udało się tego zrobić. A Warciarze bardzo mądrze bronili się przez całe spotkanie, no i w pewnym sensie wykonali w 100% swoje zadanie, no bo wykorzystali tę jedną kontrę, która była kluczowa i trafieniem zwycięskim popisał się Adam Zrelak. Zresztą nie byle jakim, bo nie była to aż tak klarowna sytuacja, tylko wolej z bodajże 16 metra. No i tak jak mówię, było to zwycięstwo Warciarzy, za które oczywiście należą im się brawa, natomiast nie było to aż tak przekonujące i tak efektowne jak to starcie, tak jak mówiłem, w Łęcznej. No i trzecim spotkaniem najlepszym według mnie po stronie zespołu Zielonych było, o dziwo, niezwycięskie spotkanie, a remis we Wrocławiu ze Śląskiem 2-2. Była to pierwsza kolejka tego sezonu i wówczas też miało się wrażenie, że Warciarze są zespołem takim rozpędzonym jeszcze z poprzedniej rundy. Że w tym sezonie Warta będzie grała podobnie jak na całą wiosnę. No i jeszcze wtedy Warta tak grała, bo bardzo dużo strzałów oddała na bramkę Śląska Wrocław oraz stworzyła sobie naprawdę dużo sytuacji. I ogólnie pamiętam, że tamte zawody oglądało się całkiem przyjemnie, bo gra była otwarta z obu stron i było dużo bramek, bo mieliśmy remis 2-2. Poza tym trochę tak dla sportu nieuczciwie powiem, że dobrze też wspominam tamte zawody, bo wówczas było dość ciepło, a ja bardzo lubię mecze w cieple i dlatego może też mi się dobrze tamte zawody kojarzył. Jeśli wasze top 3 meczów najlepszych Wart jest inne, no to oczywiście podzielcie się nim w komentarzu pod tym filmem. No i teraz przejdźmy do najgorszej sekcji tej serii, chociaż może dla niektórych najlepszej, bo będę mówił o najgorszych spotkaniach Warty Poznań w tej rundzie, a ich było naprawdę dużo. Przede wszystkim chciałbym wyróżnić starcie, o którym nagrałem zresztą film na tym kanale, który trwał bodajże 2 minuty mniej więcej. Omówiłem wówczas zawody z Jagiellonią Białystok u siebie 1-1. Matuch, no pamiętam, że oglądając tamte zawody miałem naprawdę ból oczu. No nie chciałbym powiedzieć, że był to najgorszy mecz, jaki w życiu widziałem, natomiast pamiętam, że nazwałem film o tamtym spotkaniu mecz, który zdisował swoich widzów, czy coś w tym stylu. Pamiętam zresztą, że omawiając tamto spotkanie na kanale, postarałem się zrobić to w jak najszybszy możliwy sposób. Czyli nie zawracać wam gitary i nawet przy montażu nie dodałem tam żadnej muzyki. Czyli przez 2 minuty mówię po prostu, jakie były moje odczucia i zakończyłem film. No pamiętam, że nie był to zbyt atrakcyjny mecz, praktycznie pierwsza połowa była całkowicie do zapomnienia.
druga połowa też całkowicie do zapomnienia, poza oczywiście dwoma golami, bo ten z Jagiellonii Białystok był nawet całkiem okej, tak mi się wydaje. No i tak w sumie teraz patrzę na tą moją rozpiskę, no to przejdźmy płynnie do meczu numer 2, który tutaj się znajdzie oczywiście w moim top 3 najgorszych meczów, czyli spotkania domowego z Brookbetem, zaremisowanego 0-0. Pamiętam, że tamtego meczu również nie omówiłem na kanale, ponieważ uznałem, że mój poprzedni film o Warta Jagiellonia 1-1, o którym przed chwilą mówiłem, jest praktycznie podsumowaniem też tego meczu z Brookbetem. Bo ani tam te zawody się jakoś szczególnie nie różniły a propos tego meczu z Brookbetem, ani bym nie dodał nic więcej od siebie. Także te dwa były naprawdę koszmarne i o dziwo były one remisem, ale trzecim spotkaniem, które tutaj wyróżnię, było starcie w Częstochowie z Rakowem, przegrane 0-3. No też tak niewiele do powiedzenia, szczerze mówiąc, mam na temat tamtych zawodów. Dość gładkie zwycięstwo Częstochowian. Warciarze nie mieli praktycznie nic do powiedzenia, bardzo słaba gra w defensywie, bardzo mało sytuacji klarownych poznaniaków, w pełni zasłużona porażka. Także mówię, Warta Poznań, jeśli chodzi o całokształt, ma pewien problem, żeby zachęcić postronnych widzów do interesowania się nią. Chociaż nadal mam wrażenie, że ten klub ma naprawdę sporo oddanych kibiców, którzy będą z nią na dobre i na złe i będą czekać do momentu, aż zespół ten wróci na drogę dębińską numer 12. No bo miejsce Warty Poznań jest, tak jak głosi nazwa, w Poznaniu, no. Pamiętam zresztą, że kiedyś rozmawiałem z osobą, która kompletnie nie interesuje się piłką nożną w jakimkolwiek wydaniu. I gdy usłyszała, że będą derby Poznania między Lechem a Wartą rozgrywane w Grodzisku Wielkopolskim, to się złapała za głowę, że to jest absurdalne. Że derby Poznania rozgrywane gdzieś poza Poznaniem. No to trochę, no szczerze mówiąc, to jest nieco absurdalne, tak na głębszą myśl. Ale też uważam, bo o tym nie wspomniałem na początku tego filmu we wstępie, że Warta Poznań tą końcówką rundy mogła zaświecić sobie lekkie światełko w tunelu. No bo ostatecznie w ostatnich trzech kolejkach tej rundy zespół ten zdobył 5 punktów i to z niebyle jakimi zespołami, bo u siebie z Wisłą Kraków 1, u siebie ze Śląskiem Wrocław 3 i na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1. Także to może zwiastować lepszą dyspozycję warciarzy na rundę wiosenną, ale przede wszystkim ja jestem lekkim fanem nowego trenera warciarzy, o czym też nie wspomniałem, Dawida Szulczka, bo trener ten naprawdę nieco skradł moje serce, jeśli chodzi o trening w Wigrach Suwałki. I naprawdę ucieszyłem się na wieść o Szulczku w Warcie Poznań, no bo fajnie, że stawia się na młodych trenerów, świeżych, z jakimiś tam pomysłami i ambicjami, a nie mielenie tej samej karuzeli z tymi samymi nazwiskami, gdzie praktycznie nic się nie zmienia, bo cały czas są to te same osoby. Także mimo wszystko, tego wszystkiego negatywnego, co powiedziałem o Warcie Poznań, naprawdę doceniam fakt, że dali szansę takiemu trenerowi. Bo myślę, że jest to naprawdę dobry trener i pokaże jeszcze w przyszłości swój spory potencjał. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam Was również na Facebooka Trada, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz mówię, o jakich klubach będę mówił w następnych filmach mojego top 3. I zapraszam Was również na Instagrama Trada, gdzie zbieram 500 obserwujących. I ja Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich kibiców Warty Poznań, wszystkich mieszkańców Poznania i wszystkich widzów tego filmu przede wszystkim. Cieszcie się życiem, nie stresujcie się na zapas i będzie dobrze. Cześć!